Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jako, że cały czas przekazuję Wam bardzo przykre, bardzo stresujące i bardzo niefajne wiadomości, no to dzisiaj zrobię coś nietypowego, coś takiego, co nada nam trochę radości, bo wszak słuchanie tego jegomościa to nic więcej jak tylko śmiech po same pachy i takie współczucie. Jak to coś może się jeszcze wypowiadać? Uwaga, święty Mateusz Ewangelista z domu Krzywousty w El Pinokio herbu Krzywozgryz chciałby się wypowiedzieć. O głos poprosił prezes Rady Ministrów. Bardzo proszę, panie prezesie. Drodzy rodacy, starajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym. Brakuje pieniędzy. Podnosimy podatek VAT, podnosimy składkę rentową. Zabieramy pieniądze. Brakuje nadal pieniędzy. Jeszcze zabieramy pieniądze. Albo wyprzedajemy majątek. Szlachetne zdrowie. Prawda, ile się trzeba cenić, czy jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się. To jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. To jest ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju. Zabieramy pieniądze. Jeszcze zabieramy pieniądze. Brakuje nadal pieniędzy. Ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby wstawienie to sobie jako dzwonek w telefonie i tak co chwilę puszczać tym ludziom i puszczać gdzieś tam, wiecie, w autobusie i nie tylko. Ale to tak można się śmiać, nie? To można się śmiać, to można sobie bagatelizować, ale to tutaj nawet ciężko traktować kogoś takiego poważnie, kogoś takiego, kto takie rzeczy mówi. To nie są ludzie na jakimś większym poziomie. Ja to się dziwię, jak ci ludzie się dostali do władzy, ale prawda jest taka, no, że się właśnie dostali w taki sposób, w jaki się dostali. Ja pamiętam, że świętej pamięci ojciec pana Mateusza kiedyś mówił, że chroń, a to przecież też mówi to samo ojciec tych tam Kaczyńskich, nie? Chroń cię ludu przed tam moim synem, nie? Że jak dorwie się do władzy, to będzie to, co będzie. Najśmieszniejsze jest to, ja przepraszam, że tak cały czas robię te filmy o tym panu, no ale no, jegomość jest, jaki jest. Najśmieszniejsze jest to, że on teraz tam cały czas się powołuje na tych wszystkich tych innych szabrowników Tusków, tylko że i na jego działania tamtej epoki, tamtej ekipy, tylko że on był wtedy doradcą tego szanownego jegomościa Pircyka Tuska, więc de facto krytykuje sam siebie, bo on mu przecież doradzał. Ja się zastanawiam, bo teraz takie plotki krążą, że on chce kandydować na prezydenta, nie? Na prezydenta. No, chrońcie narodzie przed takim prezydentem. Dobra, moi drodzy, to tak szybciutko, żebyście trochę odetchnęli, żebyście nie stresowali się i nie zaprzątali sobie głowy tymi ludźmi, bo ci ludzie przeminą, później po nich przyjdą następni, a to, co on mówi, to wiele w tym prawdy, bo między wierszami, jak ktoś taki sprytny sobie to wszystko poukłada, to dojdzie do wniosku, że faktycznie oni zabierają. Jedynym ich taką smykałką, taką zdolnością, która naprawdę im dobrze wychodzi, no to zabieranie cudzych pieniędzy. To im wychodzi wyśmienicie. Poza tym zabieranie jeszcze zdrowia, zabieranie wszystkiego, co najlepsze dla człowieka, nie? W zamian dadzą nam jakieś okruchy ze stołu. Ale to nic. Pamiętajcie, ten pan kiedyś pójdzie, jego nie będzie. Już teraz naprawdę nie trzeba się jego bać. On jest w odwrocie. Pójdźmy wszyscy do wyborów i go wyrzućmy ze stanowiska. Ja to mam alergię. Ten gościu to przynajmniej jeszcze mnie śmieszy. No ten drugi prezydent też jest śmieszny, bo mówi takie rzeczy, że nic tylko się śmiać. Gorzej będzie, jak po nim przyjdzie ktoś jeszcze gorszy. Ktoś jeszcze gorszy. Ale może cudem nie przyjdzie. Może cudem nie przyjdzie. Także dużo optymizmu i bardzo wam serdecznie dziękuję. To tak na luzie, żeby nie zalewać was cały czas tymi informacjami, żebyście sobie po prostu odpuścili. Teraz idzie długi weekend, gdzieś wyjechać, gdzieś pojechać, coś zrobić, coś pożytecznego, wyłączyć telefon, wyłączyć komputer, odpocząć, bo oni będą cały czas zalewać nas, non-stop będą maglować. Możecie sobie
jakoś wyciąć ten fragment, albo jeśli chcecie, to mogę to wrzucić osobno jako taki hit, w sensie pioseneczkę, żeby sobie puścić. Tutaj nawet jego głos wcale nie wkurza, bo wręcz jest to takie śmieszne i takie zabawne i takie durnowate z jego strony, że można tego słuchać i słuchać. Można to sobie włączyć. Ja sobie sam to przesłuchałem chyba z 20 razy. Także jeśli chcecie, żebym to opublikował osobno, no to opublikuję, a w sumie to opublikuję, tylko muszę wiedzieć, czy tego chcecie. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, że w jedności jest siła, tylko razem, bo jak będziemy osobno, to niczego nie wskuramy. Nie da się niczego zrobić osobno, samemu, gdzieś tam coś pokombinować. To jest niemożliwe. To jest niewykonalne. Tylko w jedności, tylko trzymając się razem. To jest zasadnicza sprawa w tym wszystkim. Pomagać nawzajem ludziom, którzy myślą podobnie, czasem też ludziom, którzy myślą trochę inaczej, ale można ich jeszcze na dobrą drogę sprowadzić, bo są też tacy zamurowani, zabetonowani, że ich to już nic nie ruszy. Ich to już, to tak jak ci niewierni Tomasze, oni zobaczą, a czy w sumie dopóki nie zobaczą, to tego nie zrobią. A nawet jak zobaczą, to i tak nie uwierzą. Powiedzą, że jesteście tacy i tacy, że to tacy, to oni z wami nie gadają, bo oni z niepoważnymi ludźmi nie gadają, nie? To jak oni chcą wierzyć w swoje jakieś tam herezje, no to mogą wierzyć. Ale wy trzymajcie się razem, pomagajcie sobie nawzajem, wspierajcie się, wspierajcie rodzinę, dzieci, babcie, wujków, ciocie, wszystkich kuzynów, kuzynki, dosłownie wszystkich, bo im więcej nas jest, tym lepiej. A pozostaje nam tylko śmiać się z tego i radować, działać. Trzeba działać. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć, pa pa. O głos poprosił prezes Rady Ministrów. Bardzo proszę, panie prezesie. Drodzy rodacy, starajcie się ocieplić swoje domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym. Brakuje pieniędzy. Podnosimy podatek VAT. Podnosimy składkę rentową. Zabieramy pieniądze. Brakuje nadal pieniędzy. Jeszcze zabieramy pieniądze. Albo wyprzedajemy majątek. Szlachetne zdrowie. Prawda, ile się trzeba cenić, czy jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się. To jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. To jest ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju. Zabieramy pieniądze. Jeszcze zabieramy pieniądze. Brakuje nadal pieniędzy.